W ramach Powstania Warszawskiego młodzi chłopcy dostali z batalionu, z 3 batalionu 7 pułku piechoty Armii Krajowej Garłuch, dostali polecenie zajęcia lotniska. Kochani, tylko taki drobiazg. Nie mieli broni. Nie mieli ani pancernej broni, ani no maszynowej, może kilka pistoletów. Pani, i jaki efekt? 50 powstańców zginęło, w tym 8 sanitariuszek. Pani, ci dowódcy, którzy wydawali takie rozkazy, powinni być rozstrzelani od razu pod płotem. Bo jeśli się wysyła swoje dzieci na pewną śmierć, to jak to świadczy o dowódcy? Ojciec by swoich dzieci nie wysłał na pewną śmierć. 50 chłopaków, w tym jeszcze 8 sanitariuszek w tym zginęło. Przepraszam bardzo. Nie było żadnych szans. Tu stała dywizja pancerna. Chyba Hermann Göring w Alei Krakowskiej. Dwie dywizje broniły Warszawy i tu rzucili naszych chłopców na te dywizje, na czołgi. A wcześniej broń została wyprowadzona z lasu, do lasu. Jeszcze w czerwcu, lipcu 1944 roku. I rozpoczynają powstanie. W imię czego? Bo Józef Rettinger przyleciał tutaj i skoczył na spadochronie z Londynu pod Podkową i zasobnikami złota i chodził od masona do masona, od Pełczyńskiego do Okulickiego. I umówili się, że ma wybuchnąć powstanie, żeby wykrwawić jeszcze tą naszą, ostatni rzut naszej elity narodowej, żeby odciąć nam głowę. I to jest efekt ich pracy, efekt ich działania. Bandytów, bo inaczej nie można nazwać. I się pięknie podszywali pod nasze sztandary. W tym Okulicki, jak się okazuje, niedźwiadek, bandyta, który był agentem NKWD. I później pięknie w tym procesie tak zwanych przywódców Armii Krajowej w Moskwie sypał jak z rękawa o wszystkim. O wszystkim. Gdzie jest broń? Jakie były założenia polityczne i tak dalej. Dziękuję bardzo za takich przywódców. Boże, chroń nas od takich fałszywych przywódców. Takich mniej więcej jak Amen. Dzisiaj nam szykują. Amen. Amen. Nie wszystko może widać, dlatego przeczytam. 2 sierpnia 1944 rok. Armia Krajowa Garłuch, 7 pułk piechoty Armii Krajowej. W domu przy ulicy Krakowskiej 175 zginęło w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Nie hitlerowskim, tylko z Niemcami. Z najeźdźcą, z najeźdźcami. 50 powstańców, w tym 8 sanitariuszek. Żołnierzy kompanii Maria, 3 batalion 7 pułku piechoty Armii Krajowej Garłuch. Cześć ich pamięci. A ja bym powiedział, niech Pan Jezus ma ich w swojej opiece i żeby się nie powtórzyła więcej wieczny taka odpoczynek, historia. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Już do nas dotarły siostry. Ela i Ewa idą już trzeci raz z nami przez Warszawę, a przyleciały do nas z Wielkiej Brytanii, czyli tam, gdzie ludzie, jak ich określami Albionu, bawią się w Pana Boga. Ci z Wall Street, ci City of London, właśnie Rothschildowie i spółka. Morganowie i inni. Ci, którzy nas potrafili w 1939 roku tak pięknie podpuścić do wojny i zdradzić. No i później Jałta, Teheran, Poczdam. I niewinni. Polacy, jesteście sobie winni, bo jesteście łatwowierni. Dziękujemy Wam bardzo. Natomiast bardzo dużo Polaków tam pracuje. Wracajcie, nie macie co tam szukać. Tylko się natyracie. I schorowani wracają. Schorowani wracacie i co? Jaki pożytek jest dla naszej ojczyzny? Pokolenie JP2 tam właśnie pracuje, na zmywakach i tak dalej. No, niektórzy się dorobili jakichś warsztacików i muszą się zwijać. Pierwsze pokolenie emigracji jest stracone, bo zanim wypracuje sobie jakiś standard życia, no to pokolenie mija. I co następne? Już języka polskiego już zapominają. Dzieci jakieś dziwne się rodzą, bo już się łączą z innymi genami. No i taki pożytek jest. Żon mówi mi później, a co tam w tej Polsce? Bieda, po co tam? Tak, tylko że bieda jest między innymi dlatego, że
ci nasi geniusze wyjechali, wykształceni ludzie. Dziękuję bardzo za takich patriotów. Czekamy na was, pokażcie, co potraficie. Bo krytykować to każdy potrafi, tak, że u nas jest bieda. Tylko, ale z daleka, tak, z daleka. Za komputerka. Za komputerka. Jest bohater, jest patriota. Pokaż tutaj. Chodź tutaj, żyj w tych warunkach. Walcz z tymi okupantami. Dokładnie. Także z City of London. Zapłać. Idziemy w stronę tego pomnika. Zobaczcie, jak ten fort. Ściana. Ściana ceglana. To tutaj runął ten samolot. Przełamał się na fosie. A tu jest ten zakład wychowawczy. Zakład wychowawczy, poprawczak tak zwany. Nie wiem, ile tutaj młodych ludzi miało, ale przekierował samolot kapitan Paweł Lipowczan na fosę, żeby nie uderzyć w ten obiekt. Nie wiem, ilu tu młodych ludzi jest. To tutaj jest. Tu się przełamał do tej fosy. To jest modlitwa prymasa Wyszyńskiego, jak się tylko dowiedział. Polecam niebieskiemu Ojcu przestworzy duszę ofiar katastrofy lotniczej w modlitwie, pełnej nadziei, że ostatni ich lot wszystkich doprowadził w ręce miłującego Stwórcy. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, jak tylko się dowiedział. Słuchajcie, tutaj tablica i krzyż fragmentem poszycia samolotu, pochodzące z pierwszego upamiętnienia katastrofy. Miejsce poświęcone pamięci ofiar tragicznego lotu numer 007 z Nowego Jorku do Warszawy. Samolotu IU-62 SPLA Mikołaj Kopernik. W dniu 14 marca 1980 roku maszyna rozbiła się podczas podchodzenia do lądowania na terenie XIX-wiecznego fortu 6 Okęcie. W katastrofie zginęły wszystkie osoby lecące na pokładzie, w tym 11 członków załogi pod dowództwem kapitana Pawła Lipowczana i 76 pasażerów. Pośród których znajdowało się 38 obywateli polskich, 31 obywateli USA, 4 obywateli dawnego ZSSR, obecnie Federacji Rosyjskiej i 3 obywateli dawnego NRD, obecnie RFN. Miejsce pamięci zostało wykonane staraniem dzielnicy Włochy, miasta stołecznego Warszawy w 2013 roku. I tu widać, Haniu, ten ocalały obiekt, to jest ta... można powiedzieć, my to poprawczakiem nazywamy, zakład poprawczy. Tutaj młodzi ludzie, tak jak i chyba teraz też, przebywają, mają czas do naprawy i mieli darowane życie jeszcze raz, można powiedzieć, bo piloci przekierowali, żeby nie runąć na nich, pokierowali na tą fosę, gdzie się złamał kadłub. Ale już wtedy ten poprawczak był? Tak. Już był. Tak, to jest od wielu lat. Króluj nam Chryste. Amen.